Już ponad 25% firm należących w skład indeksu S&P 500 opublikowało swoje wyniki finansowe za drugi kwartał 2016 roku. Na pierwszy rzut oka są fantastycznie, ponieważ ponad 60% z nich osiągnęło lepszy wynik finansowy od zakładanego. Jeżeli jednak spojrzymy w szerszej skali, to są tragiczne, ponieważ zyski firm spadają już piąty kwartał z rzędu. Zatem inwestorzy mogą się zapytać, dlaczego indeksy amerykańskie w dalszym ciągu rosną. Wpływają na to dwa czynniki. Pierwszym czynnikiem jest dalsza stymulacja monetarna przez banki centralne na świecie. Na przykład dzisiejszego poranka Bank Centralny Australii obniżył stopy procentowe o kolejne 25 punktów bazowych. Natomiast w czwartek swoje stopy procentowe ma zmienić Bank Anglii i też obniży je prawdopodobnie o 25 punktów bazowych. Następnym czynnikiem jest skup akcji własnych należących w skład tego indeksu. Skup akcji własnych opiewa na kwotę podobną do tej z 2008 roku. Zarząd firmy decyduje się na takie poczynanie, ponieważ często jego premia zależy od wysokości ceny akcji na giełdzie. Czym jest wyższa, tym wyższa jest jego premia. W krótkim terminie może być to opłacalne, ponieważ jest bardzo tani kredyt. Natomiast w długim terminie stopy procentowe wzrosną i może okazać się, że spółka będzie miała ogromny problem z realizacją swojego kredytu, czyli z jego spłatą. Niewątpliwie spadki na indeksie SP500 przełożą się również na spadki WIG20, ponieważ kapitalizacja giełdy amerykańskiej jest największa na świecie i to ona wyznacza światowe trendy.